Witam serdecznie widzów portalu sportegit.pl. Jesteśmy w świetlicy piłkarskiej z Socjos Stomil. Ze mną jest przedstawiciel Stowarzyszenia Socjos Stomil, prezes Akademii Sportu Stomil-Olsztyn, Robert Knote. Dlaczego pierwszy komentarz Express i naszym gościem Robert Knote? Ano dlatego, że przenosimy się tutaj dzięki uprzejmości właśnie Socjos Stomil z naszymi komentarzami Express, przynajmniej tutaj w wersji jak jest zimowej, bo jak wiecie, po sparingach jest ciężko nam nagrywać takie materiały. Teraz mamy fajne pomieszczenie, z którego możemy korzystać. Oczywiście jesteśmy tu już po zamknięciu, czyli grubo po godzinie 18, ale właśnie dlatego chciałbym porozmawiać chwilę z Robertem o tej świetlicy. Dlaczego ona powstała? Bo ta świetlica to jest taki największy ukończony projekt, jeżeli chodzi o stowarzyszenie. Powiedz, skąd się wziął pomysł na takie przedsięwzięcie, bo jak wiem, to w Twojej głowie to się zrodziło. No myślę, że pomysł się zrodził z tego, że działamy w naszych kręgach kibicowskich, wśród młodzieży. Widzimy naszą młodzież też na ulicach. No i pomyśleliśmy, że czemu nie zrobić pomieszczenia, gdzie wszystkie te dzieci będą mogły tutaj przyjść i spędzić miło czas. Bo świetlica jest otwarta w godzinach od 8 do 18, tak? Tak, w tej chwili świetlica jest czynna od 8 do 18. W przyszłym miesiącu, w lutym, będziemy pisali projekt do MZPIT-u. Być może uda nam się pozyskać fundusze na zatrudnienie animatora, wtedy świetlica będzie do 20. Do 20, bo teraz każdy do tej świetlicy może przyjść, że tak powiem, kolokwialnie z ulicy. I co tu można robić? Tak, każdy może przyjść z ulicy. To nie jest tylko świetlica przeznaczona dla dzieci z akademii. Zapraszamy również dzieci z domu dziecka. Zapraszamy z każdego osiedla, dzieci mogą do nas przyjść. Co można robić? No, świetlica jest wyposażona w telewizor, konsole, gry planszowe, stół do piłkarzyków, stół do mini hokeja. Można też przyjść po lekcję, podrabiać przy komputerze, odrobić lekcję. Poprosić o pomoc pracownika, który na pewno pomoże w lekcjach. Także no, każdy znajdzie tu na pewno coś, jakiś kącik dla siebie, co będzie go interesowało. Powiedz mi, wiem też z tego, że jest pomysł na nie tylko, żeby ta świetlica służyła dzieciom i młodzieży, żeby też tu dorośli znaleźli dla siebie czas. Coś mógłbyś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, chcielibyśmy tutaj też organizować spotkania z trenerami, z piłkarzami, ze sportowcami z Olsztyna, nie tylko piłka nożna. Będziemy starali się zapraszać innych sportowców z naszego miasta i zapraszać rodziców również z dziećmi, tak, żeby to całe rodziny przychodziły, żeby to było miejsce dla rodzin. Tutaj też również będzie można wynająć świetlicę bezpłatnie na przygotowanie urodzin dla dzieci. Będzie stomilek, także że no to ma takie być nasze miejsce przy naszym klubie, nasze rodzinne miejsce. No dobrze, ale mówi się, że będzie niedługo, powiedzmy w jakiejś tam perspektywie kilku lat, budowa nowego stadionu. Nie było wam żal stowarzyszeniu inwestować pieniążki, jak to za chwilę może zostać zburzone? Jesteśmy realistami, wiemy, że to nie będzie w najbliższym czasie. Jeżeli ta świetlica miałaby funkcjonować nawet 3-5 lat, to i tak to będzie dobrze wykorzystany okres, 5-letni. Duże pieniądze weszły w grę tutaj. Nie mówię, żebyś mówił tutaj o sumach, ale no bo ja... Przecież to no tutaj no było istne gruzowisko tu kiedyś, było jakieś pomieszczenie, jakieś biurowe. Pamiętam, że to był kiedyś klub Olimpijczyka, no ale no jak tu pierwszy raz wszedłem przed remontem, no to jakby mógł się człowiek potknąć i nogę złamać. A wrażenie robi olbrzymie te pomieszczenie tutaj. Całkowity koszt jeszcze nie został policzony tak dokładnie, ale jest to suma gdzieś w granicach między 15 a 20 tysięcy złotych. Tak? Oczywiście część tych środków przekazali sponsorzy w postaci czy paneli, czy wyposażenia jak mebli. Część Socjos z własnych środków zebranych od naszych członków, partnerów, sponsorów. No i w ten sposób wspólnie zbudowaliśmy to, co zbudowaliśmy i myślę, że fajnie to wygląda. No mnie też tu się podoba. Jak wiadomo, też jestem związany z stowarzyszeniem Socjos, więc może to takie nie wyglądać ze szczere, tak, że ja tutaj słodzę, no bo też mam coś wspólnego z tym stowarzyszeniem. Mniej działam na pewno od Ciebie i przy tej świetlicy no pomagałem tylko jakby w promocjach, przy samym już tej budowie nie brałem udziału. No ja jestem bardzo zadowolony i byłem wręcz w szoku, jak tu już po samym remoncie trafiłem, ale nie bez kozery powiedziałem na początku, pierwszy ukończony projekt, bo tak naprawdę pierwszym, którym Socjus zaczęło robić, było boisko trawiaste
tutaj niedaleko przy stadionie. No i to boisko nie zostało ukończone. Dlaczego? Pierwszym projektem Socjos było tak naprawdę remont pomieszczeń sauny oraz basenów solankowych w klubie. To był taki nasz pierwszy projekt. Taki malutki projekcik, no ja mówię już o takich konkretnych. Tutaj. Jeżeli chodzi o boisko, wykonawca niestety nie wykonał prac na takim poziomie, jakim oczekiwaliśmy i na jaki się umówiliśmy. Boisko w tej chwili potrzebuje dosiewki trawy i w dwóch miejscach musi być wyrównane, zwałowane. I no niestety tutaj wykonawca troszeczkę nas, że tak powiem, próbuje w tej chwili oszukać, bo nie chce dokończyć tych prac, tak? My nie chcemy mu zapłacić końcówki z faktury, a więc 3000, bo to jest to nasze zabezpieczenie, że w razie czego weźmiemy inną firmę i będziemy to kończyć, tak? Prace myślę, że ruszą wczesną wiosną i w połowie kwietnia już boisko będzie dostępne i będzie otwarte. No to fajnie, że tym jest mówione, bo kibice pewnie się martwią, dlaczego coś zaczęło, coś nie skończyło. No ale fajnie, bo jeżeli to boisko powstanie, no to tutaj od bardzo, bardzo dawna stanie się takie fajne centrum pod taką właśnie prężnie działającą akademię, bo będzie właśnie takie pomieszczenie jak świetlica i boisko treningowe. Przy głównym stadionie, przy pierwszej drużynie, no i to będzie na pewno największa zaleta Akademii, której też prezesujesz. To będzie na pewno zaletą, że będziemy mieli wszystko w jednym miejscu, rodzice też będą w trakcie treningu mogli sobie tu przyjść, posiedzieć, poczekać na dzieciaki, no bo staramy się, żeby ci rodzice byli jak najmniej na treningach, przebywali, dlatego tutaj będzie też dla nich fajne pomieszczenie do wykorzystania. Tak, ukończenie tego projektu pozwoli nam na osiągnięcie przynajmniej tego minimalnego poziomu, jaki jest potrzebny, żeby te treningi odbywały się w godnych warunkach. No właśnie, jak w tym momencie wygląda ten poziom dostępności boisk w Olsztynie? Akademia ma jakieś problemy, żeby dzieci w tym momencie mogły godnie trenować i budować w przyszłości ten silny stomik? No w Olsztynie brakuje tak naprawdę bazy, brakuje boisk i brakuje hal. W tej chwili wynajmujemy halę. Większość jest hal, która sprostała naszym oczekiwaniom, a więc wielkość jest dostosowana do naszych potrzeb. Mamy jedną halę na małą w jednym z ośrodków olsztyńskich, gdzie będziemy próbowali z niej wyjść i szukać większych pomieszczeń. Tak, z tym jest problem, ale też jakieś działania zaczęliśmy, że tak powiem, rozmowy z instytucjami, aby to zmienić. Może w ciągu 2 lat uda nam się wspólnie zmienić postać rzeczy. No właśnie, bo to tak w kilka miesięcy, bo tak naprawdę Akademia prężnie zaczęła działać od września, no to raptem minęło 5 miesięcy, więc wielkich tutaj jakby zmian, jeżeli o to chodzi, nie można się spodziewać tak krótkim odstępie czasu. No nie, no w 5 miesięcy nie wybudujemy boisk, nie dostaniemy dotacji, dlatego mówię, przygotowujemy się wspólnie też z miastem do pewnych projektów i będziemy konsekwentnie próbować je realizować. No dobrze. To dziękuję. To kończymy pierwszą część komentarza Express. Moim Państwa gościem był Robert Knotę, powszechnie nazywanym prezesem Socjos Tomil, ale prezesem jest Tomek Giżyński. Mocno się zawsze wścieka o to, że Ciebie nazywają prezesem? Nie wścieka się, żartujemy z tego tak naprawdę, ale zawsze też jak z kimś rozmawiam i ktoś przedstawiam jako prezesa Socjos Tomil, zwracam uwagę, że prezesem nie jestem, tylko prezesem Akademii. Ale jesteś prezesem Akademii Stomilowszyn, ale wiem, że zawsze też jak do Ciebie dzwonię, mówię panie prezesie, to też się zawsze denerwujesz. Może nie denerwuję, się śmiejemy, tak? Okej, fajnie. Dzięki, że byliście z nami, że oglądaliście tę rozmowę. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że możemy tutaj nagrywać nasze komentarze. Dzięki i za chwileczkę my wracamy z drugą częścią komentarza Express. Dziękuję. Witam widzów portalu sportagit.pl. Jesteśmy w drugiej części komentarza Express. Emil przed chwilą rozmawiał z naszym gościem, a teraz oczywiście wrócimy do ogólnej sytuacji z Tomilu. Chwilkę sobie o tym porozmawiamy, bo Stomil jest jakby po tej pierwszej części przygotowań do rundy wiosennej. Minął już prawie miesiąc, za Stomilem 3 sparingi. No i właśnie, 3 mecze, ty widziałeś wszystkie te sparingi. Jakie wnioski ci się nasuwają po tych 3 spotkaniach? To, że trener Kamil Kieryś poznaje tą drużynę, testuje nowych zawodników, ale mówi głównie, że testuje tak naprawdę kadrą, jaką dysponował zespół w rundzie jesiennej, bo w porównaniu do tego, co było w poprzednim roku, odszedł tylko jeden zawodnik, Milan Gamakow, wrócił do treningów z Lechią Gdańsk. Jego przyszłość nie jest znana. Z tego, co słyszałem, to jest możliwe, że on wróci w ogóle do Bułgarii,
urodziło mu się, jak wszyscy pamiętają, bo była kołyska, dziecko tam, żona ciągnie, żona woła, żeby wrócił do tego, żeby wrócił do siebie. Skończyło, bo on miał półroczne wypożyczenie, skończyło się i tak naprawdę reszta zawodników jest, nikt nie odszedł, jest do dyspozycji trenera Kieresia, plus jeszcze zawodnicy, którzy byli na wypożyczeniach i z tej puli zawodników został cały czas Igor Biedrzycki. I trener Kamil Kieres, trzy sparingi, owszem, to były dwie drużyny trzecioligowe, jedna czwartoligowa, bo zaczęło się od zwycięstwa z Polonią Bydgoszcz, później zwycięstwo w Zambrowie i zwycięstwo ostatnio z Sokołem Ostróda. Przeciwnicy, jak to trener mówił, nie byli górnych lotów, ale chyba o to chodzi na początku, żeby można było przetestować zawodników na różnych pozycjach. Trener zobaczył, jak to wszystko wygląda, no ale trzeba też pamiętać, że miał wcześniej, na przykład rok temu, problemy ze zwycięstwami z tymi trzecio- czy tam czwartoligowcami. No jest to jakiś mały tam progres, no ale to nie wyniki są teraz najważniejsze. Najważniejsza jest teraz ciężka praca i co mnie bardzo cieszy, to że Stomil nie ma tych problemów, takich tutaj warunków do trenowania, bo boisko na Dajtkach rzeczywiście jest odśnieżane na bieżąco. Nie ma tak, że tak jak rok temu lód się pojawił na tym granulacie i nie można było tego odśnieżyć. Teraz dzięki tu właśnie dobrej współpracy z Tomilu, z Osirem, bo ten przełom nastąpił po tym feralnym meczu z Wigrami Suwałki, więc wizerunkowo Stomil wtedy stracił, ale może się okazać, że dużo na tym zyskał, tak? Bo powstał już taka zła otoczka na tym temat, że wszyscy postanowili jednak to zmienić i jakieś tam drobne kroczki. Nie mówię, że owszem, jest to obowiązek Osiru, jasne, obowiązek wobec tutaj przynajmniej spółki miejskiej, ale zawsze tego jakoś brakowało i warto to docenić, że to idzie do przodu. Stomil może trenować w hali Urania, to wcześniej nie było dostępne, jest siłownia w Olsztynie na Jarotach, tak więc Stomil ma godne warunki do treningów i ciężko pracują. Jak sam dobrze wiesz, jak czasami dzwonisz do piłkarzy po wywiad, no to ci mówią, no dobra, kończymy, bo jestem zmęczony, muszę iść spać. To też o czymś świadczy, tak? Że Stomil ciężko haruje, no i jakby... Haruje dwa treningi dziennie, także trochę dostają. Dostają, no i tak powinno być, tak to powinno wyglądać. To też nie jest to, że my teraz tutaj, nie wiem, współczujemy czy coś w tym stylu, nie daj Boże, bo to jest ich ciężka praca i tak ma być. I mimo tego, że Stomil na żaden obóz nie wyjedzie, z tego co wiem, to w lutym na kilka dni gdzieś wyjedzie, gdzie będzie można potrenować już może nawet na naturalnej nawierzchni i wtedy ten ostatni sparring najprawdopodobniej z jednym zespołem z Ekstraklasy, bo tam już będzie taki wolniejszy termin, bo w lutym gramy sparring z Widzewem, z Pogonią Sielce, z Choniczanką i tam jest jeszcze jeden przedligowy wolny termin, tam pewnie skoczy jakaś drużyna z Ekstraklasy, bo ligi rozgrywki już ruszą, niektóre drużyny nie mają zespołów rezerw, więc mogą też ogrywać z szerokiego składu i taki sparring na koniec takiego jakiegoś mini zgrupowania gdzieś w dobrych warunkach się przyda i z tą ciężko pracuje, no wynikami nie ma co się sugerować, ale na pewno cieszą te zwycięstwa i w każdym sparingu Stomil strzela trzy bramki. Ale też jest bardzo duża rotacja, prawda, zawodników. Trener faktycznie sprawdza wszystkich. Zresztą on to podkreśla od jakiegoś czasu, że on tak naprawdę jeszcze nie zna na 100% potencjału tej drużyny i cały czas powtarza też, że pewne pozycje były albo słabo obsadzone, albo nie był wykorzystany na nich pełen potencjał zawodników. I teraz właśnie pytanie, bo kilku zawodników testowanych, jakie pozycje, jacy zawodnicy powinni trafić do Stomilu? Priorytetem jest obrońca, który będzie grał na lewej stronie. Do tej pory grał Marcel Zieman lub Milan właśnie Gamaków, też tam raz chyba grał, Ernest Dzięcioł i Wojtek Dziemidowicz. I Adam Karankiewicz. No i pięciu zawodników. No jak... Za dużo tej rotacji, tak, jeżeli chodzi o tę stronę, to jest priorytet, lewy obrońca. Miał trafić Adam Mujta z Piasta Gliwice, wcześniej pod Beskidzie, Wisła Kraków. No ale wszystko wskazuje na to, jak jeden z twitterowiczów, bardzo tutaj obeznany w transferach, mówi, że trafi do Rakowa Częstochowa, no i do Stomilu nie trafi. No i tutaj trener sprawdza, już dwóch zawodników testował, odesłał, czy nawet trzech, bo tam jeszcze był jeden ze Stanów Zjednoczonych. I teraz będzie czwarty, Remigiusz. To trzeba sprawdzić
paju dopiszesz nazwisko na dole, tam wyleciał, nie mam pamięci do tych nazwisk. Jeden zawodnik 22-letni z GKS-u Tychy będzie teraz dostępny przez tydzień i będzie testowany właśnie w zbliżającym się sparingu z Rwęcą Nowe Miasto Lubawskie i z Huraganem Morąg. No i na pewno jakiś skrzydłowy by się przydał tutaj do Stomilu, żeby tu wzmocnić tą siłę ofensywną. Bo jeżeli chodzi o na przykład o napastników, no to nie ukrywamy, pierwszym wyborem będzie Artur Siemaszko. Dużo się mówiło, spekulowało o jego odejściach. W jednym z wywiadów z tobą na stomilocznym.pl on mówił, że coś tu się waha, czy on zostanie. No tu chodziło o pewne sprawy finansowe. Nie były to jakieś wielkie wymagania zawodnika. To zostało spełnione, dogadali się. Jedyne zagrożenie, jak sam zawodnik mówił, było to, że może wrócić do Zagłębia Lubin, jak Zagłębie wytransferuje Świerczoka. No, on poszedł do Bułgarii, ale ściągnęli innego zawodnika z wypożyczenia i Artur Siemaszko na rundę wiosenną będzie grał w Stomilu. Można uciąć te wszelkie spekulacje, jakiś GKS Katowice, to w ogóle nie stworzona historia z tym GKS-em Katowice. Owszem, podczas jednej relacji kibice GKS-u zachwycali się tym zawodnikiem, no i jakoś się nie dziwię, bo Artur ma duży potencjał. Później jeden z dziennikarzy, bodajże Sportu, napisał, że właśnie GKS jest zainteresowany tym zawodnikiem, gdy tam trener Paszulewicz trafił. Ale Artur zostaje u nas, no i powinien, jeżeli będzie zdrowy, jeżeli nie stąpi się, szczególnie nie stąpi, będzie na pewno pierwszym wyborem, jeżeli trenera. No i a drugim Rafał Śledź nie będzie tym zmiennikiem, który wrócił do wypożyczenia do GKS-u Wikielec. No i w tym momencie o drugiego napastnika walczy Tomek Zachorski z młodzieżowcem Mateuszem Mętlickim. I tutaj kto wie, no Tomek Zachorski strzela w tych sparingach, co nawet mu się to rok temu za często nie udawało. Chyba raz rok temu w przerwie zimowej trafił w Toruniu, w którymś z sparingów z tych meczów. No to ja pamiętam jeszcze bramkę z Ostróły, no to chyba dwie. No to teraz też ma dwie, gdzie dopiero początek. To co ma, to co strzela. No Paweł Łabot, no tragiczne spotkanie z Polonią Bydgoszcz. I teraz także słabo się zaprezentował. Na razie odstaje najbardziej z tych wszystkich zawodników, których dostępny ma trener Kamil Kiereś. No ale to jest dopiero styczeń, no zobaczymy to, jak to się wszystko będzie, jak to będzie funkcjonowało. Na pewno nie stać Stomilu na to, żeby raptem ściągnąć zawodnika, który gdzieś tam gra w ekstraklasie, w pierwszej lidze, zaproponować mu większe pieniążki, żeby on tutaj trafił. Nie. Tu trzeba kontakty odświeżać, szukać tych zawodników, a w międzyczasie testować tych zawodników, którzy gdzieś tam się nie łapali, gdzieś tam grali w niższych ligach. Być może się uda ściągnąć kogoś z wypożyczenia, tak jak rok temu. W ostatniej chwili się dało ściągnąć Piotrowskiego z Pogoni Szczecin. No właśnie, ale ja tu chyba bym się właśnie nie martwił o obsadę tutaj pozycji napastnika, bo jeżeli... No ja też nie, faktycznie ale chciałem i Zachorski, tym... i Mętlicki będą w takiej formie, jak teraz prezentują, tak? No to będą po prostu zmiennikami Artura Siemaszki. Ale ja chciałem od razu przejść do tego, żeby uciąć te spekulacje, tak? Bo często też padają pytania, co się z Arturem dzieje, bo on nie gra. No tam coś sobie delikatnie naciągał, tu miał jakąś grypę żołądkową, dlatego go nie było. I też już pewne teorie spiskowe się pojawiły, że on odchodzi. A ja chciałem Cię zapytać, co sądzisz o Piotrze Skiby, bo jemu się odnowiła ta kontuzja łokcia. Ale to chyba tylko ta 10-dniowa przerwa i chyba więcej no miejmy, tam nic nie będzie. No miejmy nadzieję, że tak będzie, tak? I że wróci tutaj do rywalizacji o pierwszego bramkarza, bo walczy z Miszczukiem i z Leszczyńskim. No zobaczymy, no wszyscy mają takie same jakby szanse tutaj. Jak to będzie wyglądało, no to życie pokaże, ale najfajniejsze tak, że zostaje trener Sylwester Wyłupski, bo w pewnym momencie zanosiło się na to, że nie będzie nikogo jakby tutaj z olsztyńskich, warmińskich akcentów, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, ale Sylwester Wyłupski zostaje, jest do dyspozycji cały czas trenera Kamila Kieresia, bo to głównie o to się rozchodziło, bo Sylwek wcześniej łączył pracę trenera bramkarzy z pracą w szkole, na chwilę zawiesił pracę w szkole, jest w pełni do dyspozycji tutaj do głównego trenera. To już chyba na zakończenie. Chciałbym, żebyśmy poruszyli jeden temat. Chodzi jeden o punkt. Ten minusowy punkt. Jeden temat, jeden punkt, tak? Jeden temat, jeden punkt, bo dlaczego? Nie można tego jakby też rozpatrywać. Z jednej strony oczywiście można to rozpatrywać samodzielnie, jeżeli chodzi o kwestię Stomilu, ale też trzeba na to popatrzeć jakby na całość komunikatu PZPN, czyli też na kwestię ruchu Chorzów, tak? Bo w tym momencie
słusznie, według regulaminu, według przepisów, oba kluby zostają ukarane minusowymi punktami, ale Ruch ma jakby troszeczkę... No ma więcej jakby, na sumieniu, tak? No, więcej na sumieniu, ale też komisja jakby inaczej podeszła do Ruchu, bo jeżeli spłacą jakąś tam część należności, to też będą mieli minus jeden punkt. No, no niby tak, ale to co, to byś wolał, nie wiem, na przykład to, żeby Stomilowi teraz ponieśli minus 3, a oni tamten, no to nie ma co tam spekulować. No, fakty są takie, że Stomil ma minus jeden punkt, odwołał się, bo to też jest fakt, więc jakaś tam jest szansa na to, że ten minus jeden punkt nam anulują, bo na przykład jak dwa lata temu, to prezes Mariusz Borkowski nawet nie odwoływał się, bo był święcie przekonany, że nam nie anulują tych minus 3 punktów. Teraz kibice mogą się dziwić, dlaczego to się stało jesienią, ale właśnie od tego sezonu PZPN wprowadził to, podobnie jak w Ekstraklasie, że będzie sprawdzał również to wszystko... Dwa razy do roku. Dwa razy do roku. No, fakty są takie, że tam 170 tysięcy mniej więcej dla iluś tam piłkarzy 100 mil te pieniążki wisił i regulamin jest jaki jest, tak? No musi coś być, muszą dać te minusowe, no i dali najmniejszy wymiar kary, tak? Ktoś tam się ze mnie śmiał w komentarzach, że ja napisałem, że 100 mil przyjechał przygotowany jak nigdy. No bo naprawdę przyjechał jak nigdy przygotowany do tego wszystkiego. Było wszystko rozpisane co i jak, jakie 100 mil robi postępy, bo tak naprawdę wszyscy już zapomnieli, że po roku temu, w czerwcu, 100 mil tak naprawdę nie dostał licencji. To też trzeba zobaczyć, tak, że jest ten progres, tak? No i tak, podobno z tego, co dochodzą nas słuchy, to komisja była zachwycona tym, co się dzieje, tak? Że jest postęp, że to wszystko idzie tak, jak należy, że są spełniane pewne założenia. Ja już siebie tonuję, żeby nie zapeszać. Żeby nie zapeszać, fakty są takie, że w tym momencie minus jeden punkt, dobrze, mamy teraz spotkanie handicapem z Wigrami Suwałki, więc jeżeli to się nie cofnie, będzie można to odrobić, nie plus dwa, a plus trzy, o ile oczywiście się wygra. Już kończymy, bo założyliśmy sobie, że też nie będziemy za dużo to przeciągać. Minus jeden, a może i nie będzie minus jeden, no ale na pewno będzie to ciężka runda wiosenna, czy to z minus jeden, czy bez straty punktów. Trzeba się przygotować na walkę do tak naprawdę do ostatniej kolejki. Ja tylko w takim razie ostatnie pytanie. Co sądzisz o tym? Czy to ma jakikolwiek wpływ na psychikę, na morale piłkarzy? Bo ja tego tak na razie nie zauważyłem. Myślę, że piłkarze nie mają czasu chyba na to myśleć teraz. No, ciężko trenują i chyba nawet nie chcą się tym dołować, bo to no, nic nie da tak naprawdę. Nie? Bo co to da, że ty będziesz chodził zły cały czas? No bo piłkarze teraz w tym momencie nie mają na co narzekać, bo ci piłkarze mają na bieżąco, ci co tutaj trenują, mają na bieżąco płacone, mają super warunki. Super. Super jak na olsztyńskie warunki, tak, żebym nie został źle zrozumiany. Mają wszystko dobrze, jest sztab szkoleniowy, wszystko działa, treningi rozpisane na dłuższy czas, nic ich nie zaskakuje, wszystko jest okej, nic tylko walczyć i tego się trzymajmy. Nie ma co bardziej, nie ma co się zawracać, różne bywa. Nie ma co sobie zawracać głowy tym, na czym nie masz wpływu, bo piłkarze mają wpływ na to, żeby ciężko zapieprzać na treningach, ale nie mają wpływu na to, co zrobi prezes, co się dzieje w Polskim Związku Piłki Nożnej. Mi się bardzo to podoba, co trener Kamil Kiereś podkreśla, że nie ma co narzekać, tylko trzeba na wszystko znajdywać rozwiązania. My musimy troszeczkę czasami ponarzekać na pewne sprawy, żeby do kogoś coś, pewne rzeczy dotarło, ale też jak widzicie, sami coś tam zmieniamy, bo chcemy zmienić ten cykl tych komentarzy ekspres. Nie obiecujemy, że będziemy co tydzień się spotykać tutaj w salce Socios 100 mil, ale tak będą wyglądały komentarze ekspres, że nie będą nagrywane po sparingach, a będą nagrywane w środku tygodnia i omawiane bieżące sprawy. To już naprawdę koniec, bo Paweł na nas krzyczy. Dziękujemy serdecznie widzom portalu sportegit.pl, że jesteście kolejny rok z nami. Do zobaczenia. Dziękujemy. Postaramy się za tydzień spotkać w takim samym składzie. Na razie.